Prezydent Andrzej Duda w Dalian uczestniczył w letniej odsłonie Światowego Forum Ekonomicznego. Przekonywał do inwestycji w Polsce. Od 1990 roku skala wzrostu produktu krajowego brutto mojego kraju znacząco przekroczyła 1000% z poziomu niespełna 66 miliardów dolarów do obecnej wartości ponad 800 miliardów dolarów. To obrazuje tę niezwykłą zmianę, jaka nastąpiła w Polsce przez te dziesięciolecia. Realny produkt krajowy brutto per capita wzrósł z 6100 dolarów amerykańskich w 1990 roku do przeszło 46 tysięcy dolarów amerykańskich obecnie. Najważniejsze instytucje finansowe na świecie prognozują, że najbliższe lata przyniosą dalszą kontynuację trendu bogacenia się polskiego społeczeństwa. Po już prześcignięciu w Unii Europejskiej Grecji i Portugalii pod względem realnego dochodu na mieszkańca Polska w najbliższych latach, jak przewiduje się, dorówna Hiszpanii, a następnie także i Włochom. Więc ten rozwój jest cały czas, jest niepowstrzymany i mimo wszystkich kryzysów, mimo pandemii koronawirusa, mimo nie tak dawno kryzysu energetycznego, który przeszliśmy w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, ten wzrost jest cały czas nieprzerwany i cały czas trwa. Jesteśmy narodem ambitnym, kreatywnym, zdolnym do poświęceń, pracowitym i konsekwentnym. W ciągu ostatnich 20 lat problem braku pracy w Polsce praktycznie zniknął. Bezrobocie spadło, tak jak powiedziałem, do jednego z absolutnie najniższych wśród państw Unii Europejskiej. Na koniec ubiegłego roku bezrobocie wynosiło 2,7%. Szanowni Państwo, dzięki otwarciu naszej gospodarki na inwestycje zagraniczne przyciągnęliśmy przez te dziesięciolecia kapitał, wiedzę i nowe technologie. To znacznie przyspieszyło dynamiczny wzrost gospodarczy Polski. Od tego czasu wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosła przeszło 300-krotnie. Zachęcam wszystkich Państwa do bliższego przyjrzenia się tym możliwościom, które my dzisiaj jako Polska oferujemy. Polska jest bezpieczna, jest stabilna. To perspektywiczna lokalizacja dla zagranicznego kapitału i dla zagranicznych inwestycji. Polska gwarantuje niedyskryminujące otoczenie biznesowe, a chętni do tego, by prowadzić biznes w Polsce, by prowadzić biznes z Polską, by inwestować w Polsce, mogą liczyć na szeroki i szczodry wachlarz instrumentów wsparcia, w tym granty i ulgi podatkowe.